Siemanko wszystkim, z tej strony Pietrucha i zapraszam was do oglądania kolejnego materiału z gry God of War. W dzisiejszym materiale postaramy się poradzić sobie z problemami Mimira, czyli z jego błędami młodości, można powiedzieć, jak jeszcze miał tors. Tutaj zbudował platformy wiertnicze, czy tam takie kopalniane. No, my chcemy je wyłączyć, bo prawdopodobnie utrudniają życie krasnoludom z tej krainy. Może przeskoczymy przez to coś? Suwnica. Suwnica. Dzięki. Suwnica. Na jakiej wysokości powinniśmy mieć? O, tu mogę coś pociągnąć? Aha. Okej. Okay. Dobra, a te czerwone deski? Nie mogę tego zniszczyć. Tutaj do góry też nie. Tam był tylko ten kruczek. Okej, zobaczmy jeszcze tutaj. Dobra, skoro on powiedział, że tak będzie okej, to idziemy na drugą... O! I tak się rozwala te deski. Pachną paliwem. Iskra z twoich ostrzy spowoduje nie lada eksplozję. No i pięknie. O, to będą przeciwnicy. Coś czuję. To jest tylko taka zmyłka, że oni na razie się nie ruszają. Pewnie zaraz tu wyskoczy na mnie jeden z drugim. Moglibyśmy się tutaj przebić, jeśli skoczyłbyś z dużej wysokości. Skąd? Ach, tutaj, stąd pewnie. No, spróbujemy. Tylko na razie muszę pootwierać przejścia. Tak już zostanie? Czy będę musiał... Nie, dobrze, to zostało. Muszę zejść? Dobra. Wszystkie trzy od razu poszły, super. Wróćmy się na górę i wtedy skoczymy na tą betonową podłogę, która jest do rozwalenia. Ale muszę... O, i tu będziemy mieli skrócik. Super. Także teraz to mogę podnieść. A co, tylko to się przesuwa. Ja myślałem, że ta cała winda pójdzie do góry. Pewnie będzie jakiś sposób, żeby tą windę podnieść. Dobra, to jest jedyna droga, w której jeszcze nie byliśmy. Jest jakiś skarb. Wspinaczka, okej, to idziemy na górę, zobaczymy. Dziwne, że sami nie wyłączyli tych platform. Niektórzy próbowali. Enherierzy ich ukarali. Zabili krasnoludy? Nie mogą się ich powstrzymać? Ano. No tak, Mimir jest, wydaje się, że popełniał tych błędów dużo w młodości. Był sługusem po prostu Odyna i robił wiele złych rzeczy. O, stąd się skacze, czyli ja nie muszę tam windy podnosić, dobra. I mamy potyczkę z Draugren. O, w ostatnim momencie unik zrobiony. Wpadaj do wody. Mamy jakąś ścianę zapisaną w runach. Niech Kratos przeczyta, zobaczymy, czy wszystko umie czytać. Ha! Imponujące. Miażdżycielka. Okej. Okay.
kolejne zastygnięte draugry. Lepiej wszystkich tutaj wyeliminujemy, żeby czasem nie wstali. Chociaż wątpię, że to pewnie jest z góry już wszystko zrobione, tak jak powinno być. A tu teraz podniosę do góry, tak? No i teraz będę mógł przejść do góry. A, tam też mogłem wejść, dobra. A ja naokoło biegam. A, teraz... Ej, tam coś się rusza? Tak, myślałem, że to potwór. Nie w tą stronę. Tak powinno być idealnie. Dobra, teraz przedostaniemy się i chyba już wyłączymy tą jedną platformę. O, za wysoko jednak. Jedno niżej. Teraz będzie super. O, on podpowiada mi, a ja głupi nie słucham, nie? Mogę po prostu poczekać, aż powie, że tak będzie dobrze. Rzućmy od razu sobie łańcuch, żeby mieć skrót. Tutaj będzie myśli do góry, a ja zejdę na dół, bo widzę, że jest skrzynia. Srebro. Tak się zastanawiam, czy powinniśmy inwestować w te zbroje, które mamy ubrane i ją ulepszać, czy raczej tu ta skrzynia, jak tam się dostać? Pewnie jakoś naokoło później. Ej. Ciekawe. Może będę miał coś wybuchowego. Są mi kolejne draugry. O, te chude są jakby słabsze. Takie mam wrażenie przynajmniej. Honornik na górze! Strąć go! Za tobą, uwaga! Pięknie, jak to wchodzi czasami mięsiście. Ponurnik, jesteś gdzieś? O ty, szybki. Spadaj na ziemię. Dobra, wszyscy załatwieni. Zbierałbym wszystko, co z siebie wypluje. No, taki mam zamiar. Tylko się rozglądam, żeby nie pominąć tamtego przejścia. Kurczę, ostry ten nóż. O, tam jest... A zamroziłem to toporem. Mówię, tam jest lód. ...na pracę dla Asgardu. Dlaczego winią ciebie? Przekonałem ich, żeby dali się wykorzystać. Dokonali wyboru. Praca albo śmierć to żaden wybór. Choć tak im wmówiłem. Właśnie podniosłeś czystą rudę ze Svartalfheimu. Na platformie już się nie przyda. Ale może nasi huldrowi bracia wytworzą z niej to i owo. Nieprzetworzona ruda wydobywana na platformach Zatoki Obfitości. Tak, to ten zasób potrzebujemy do wytworzenia tych... Ej, to mogę? No właśnie. Do wytworzenia tych nowych zbroi, które tam Sindri miał już w swoim tym ekwipunku. Teraz wiem, jak tam dojść. Muszę tu podnieść tak wysoko, jak mogłem. I wtedy będę mógł przedostać się na drugą stronę. Ej, tu na dole coś jest dla mnie? Nieotwartego? A, czyli jeszcze całkiem na dół będę mógł to opuścić, żeby tą skrzynkę zdobyć. Kazałem je zbudować i wydobywać rudę do produkcji. Najpierw na górę. Gdyby nie to, te surowce przypadłyby krasnoludom.
Po wyłączeniu platform krasnoludy zyskają niezależność? Nie wiem, ale muszę spróbować. Czyli podpadłeś krasnoludom, uwolniłeś takiego wielkiego wieloryba. Jestem ciekawy, ile masz jeszcze na sumieniu. O, właśnie to chciałem zrobić. Wow, nieźle! Ty tu coś przedostaniesz się? Raczej nie, co? Gdzie jest on? Nie. Piękna złota skrzynka. Nawałnica Niorda. Szybki wirujący atak, który odrzuca pobliskich przeciwników i zadaje poważne obrażenia. Wspaniale. Nie wszystkie krasnoludy potrafią to, co Brock i Sindri, nie? Przechodzić między światami i pojawiać się gdzie indziej. Ano, to rzadka zdolność. Pewnie jej tajemnic strzeże jakaś krasnoludzka gildia. Może to i lepiej. To, że nasi bracia to robią, jest wystarczająco niepokojące. Dobra, ostatnia skrzynka na tej platformie i możemy pędzić do drugiej. No, naszych dwóch krasnoludów mają spore umiejętności. To jest prawda. Pewnie jeszcze wiele rzeczy potrafią, których nie wiemy do tej pory. Są zresztą bardzo mądrzy. Bo na wszystko, na każdy nasz problem mają jak do tej pory rozwiązanie. Okej, załatwiliśmy tą platformę. Chyba wszystko w niej zrobiliśmy, co mogliśmy zrobić. I lecimy do drugiej. Są takie trzy. Zostały nam jeszcze dwie do zrobienia. Ciekawe, czy to będą podobne zagadki, czy każda będzie miała całkowicie inne. Mam 250 metrów i 300 metrów. To popłyniemy najpierw do tej bliżej. No dobrze. Czego jeszcze dopuścili się Thor i Odyn? Pamiętajmy o Emirze, pierwszym gigancie. Odyn pociął go, by stworzyć z jego ciała nowe światy i pozwolił... Tu na wprost. Okej. Okay. Po tym dymie mógłbym... A co z gigantami z Jotunheimu? Kiedy tam posłuchajmy historyjki. A my wciąż nie mamy tropów, ale Asowie raczej nie narzekają. A co z Fjorgen? Matka Thora była gigantką, prawda? W rzeczy samej. Okoliczności jej śmierci były dosyć podejrzane. Ale nie wiem, czy można winić za nią Odyna. Mocno ją przeżył. O, wiem. Była Skadi, królowa łowów. Ano, odrzuciła zaloty Odyna, więc podstępem zmusił ją do zabicia ojca. A, ale na razie wystarczy. Okej. Okay. Ciekawe są te historie. Platforma, bracie. Czujesz ten dym? Dlaczego krasnoludy zgodziły się chorować dla Asu? No i w tym właśnie sens. Okłamałeś ich. Pewnie się nie zgodzili. Wow. Jest tu co zwiedzać. Dobrze. No jest, jest. Midgardu, co? Czy ja wiem, mi się ten Midgard podoba. Tylko szkoda, że tam jest ciągle zima, nie? No, tu jest piecyk od razu dostępny. Ucizna z góry! Ha, masz ten małpiszonie. To był pierwszy piec, który powinniśmy chyba odwiedzić. Ale że ja zboczyłem z kursu. Poszedłem od razu gdzie indziej, no to dlatego tak wyszło, że najpierw uwolniłem tego wieloryba, a dopiero potem jestem tutaj. Swą drogą jest to gra z otwartym światem i mamy pełną dowolność wykonywania misji. W następnym odcinku pójdziemy już zobaczyć, co się dalej fabularnie będzie działo. Oj, byli za daleko. Kolejna zmora, po lewej! Zmora, to te oczy tak się nazywają. Trafię zmorę? Powinno się wbić w to oko.
Przestań pluć jadem. Ej, zaznaczyłem sobie go, nawet nie wiedziałem, że tak można. Nie było tego w żadnym poradniku. Kliknięciem prawą gałką zaznaczam sobie przeciwnika i wtedy skupiam się podczas walki tylko na nim. Już prawie! O, coś podniosłem. Strzępy bestii, to jest ostatni chyba. O! Tak jest. Pokonani. Teraz otwórzmy kocioł i potem jeszcze rozejrzymy się za jakimiś ukrytymi skrzyniami, bo było widać, że tam pod nami znajdują się kolejne potwory. I bum. Zamrożony kocioł. Wszystko gra? Dla kowali ze Svartalfheimu wykuwanie broni było czymś świętym, ale Odyn chciał tylko dostać jak najwięcej ostrzy. I to jak najszybciej. Z każdym pośrednim ostrzem i skradzionym kawałkiem rudy, krasnoludy traciły odrobinę cierpienia. Fajnie mieć takiego Mimira przy nodze, zawsze opowie nam ciekawą historię związaną z tym, co tu się dzieje. Czy my musimy podpalić te trzy rzeczy, żeby otworzyć tą skrzynię z runami? Tak jest. Jedną mamy podpaloną. To musimy poszukać reszty. Tu widziałem, była jedna. A to podpalić mogę po prostu ostrzami? Podejrzewam, że tak. Tak, i zostało jeszcze jedno. Jest tu skrzynia przy okazji. Podejrzewam, że to przed chwilą, co otworzyłem, to zejście tam na dół. Pod spód. No i udam się tam najpierw. Podejrzewam, że tam jest ta pieczęć. Ostatnia, środkowa. Tak jest, tutaj jest. Czyli to nie jest jednak przejście w dół. To jest tylko otwarcie naszej skrzyni. Czy to będzie życie, czy chaos? Znaczy szał. Życie. Do kolejnego powiększenia życia potrzebujemy dwa jabłka. Jak zejść tam na dół? Wydaje mi się, że tam powinniśmy zejść, co? Może nie tędy. Może jakaś inna droga jest w tamto miejsce. Mimirze, wspominałeś niedawno o krukach Odyna. Co powstrzymuje go przed użyciem ich do porwania kogo tylko zechce? Brak zgody. Kruki Odyna nigdzie cię nie zabiorą, jeśli nie będziesz tego chciał. To nie tak źle. No, to jest jakiś plus, co? Nie, tam nie można zejść. Wydawało mi się wcześniej, że widziałem tam potwory. Dobra, ale mamy dwie te rudy. Takie specjalne. Ej, oni coś znowu tu mają? Dawaj go! Trochę kiepsko byłoby to stracić. Zobaczmy, co może damy zrobić. Pancerz. O, sprzedamy najpierw te artefakty. Sprzętu sprzedawać nie będę na razie. Nic ci się nie podoba? Zobaczmy najpierw, bo ja tutaj mam kolejny atak runiczny. Ten mam teraz ubrany. Dostałem taki. Wypróbujemy go, a co tam? Mocnego nie mam jeszcze żadnego nadal. Do ostrz chaosu mamy inny trzonek.
O, ten daje 4 siły, a ten taki fajny złoty już jest na ręce i daje 5 szczęścia dodatkowo. Runicznych ataków nie mamy jeszcze żadnych. Tarcza. O, to kółko na środku się zmienia. Tu tylko 2 obrony, a tutaj jest 4 obrony, 3 witalności i 3 szczęścia. No to dużo lepszy test niż nasze. Mogę ulepszyć spartański szał. Tysiące punktów doświadczenia. Dobra, ja nie będę ulepszał na razie. Albo zobaczę, co może Atreus. Umiejętności. Zobaczmy, czy Atreus coś może ulepszyć. Tak jest, ma. Chwyta wrogów na dłużej i wzmacnia potężne ciosy. O, kupiłem od razu. Atreus ściąga się uwagę wrogów, by odciążyć Kratosa, też spoko. No i została ostatnia umiejętność. Na pewno się pojawią kolejne. Tutaj nie mam żadnej fajnej mocy. Po przybiciu wroga przyciągnięciem. A jeśli go przyciąga? On musi leżeć na ziemi, żeby go przyciągnąć, tak? Nie. Dobra, weźmy powiedzmy coś takiego. Tych umiejętności jest tak dużo. O, to będzie dobre podczas biegu. O, ta co się przytrzymuje, ja zawsze lubiłem. Tu chyba wszystko możemy pokupywać, mamy dużo tych punktów doświadczenia. Ale teraz pójdźmy w Lewiatan jeszcze. Technika dystans. Te z dystansu lubię. O, weźmiemy to. Co tutaj jest? Ataki wręcz toporem zadają dodatkowe obrażenia płonącym wrogom. To się przyda, bo tutaj jest sporo płonących wrogów. Jeszcze mam punkty. To też będzie spoko. I mamy ostatnie 871 punktów. Weźmy to. Podczas uniku. To z Lewiatana wymaksowaliśmy tak naprawdę. Dobra, teraz jeszcze szybko. Zobaczmy, co ma ten pancerz. Rozpalę w kuźni. Takie coś ma dla nas. O, ale to fajnie wygląda. Ale to ma mało, mniej siły. No bo my ulepszyliśmy już tutaj, nie? To na pierwszym poziomie ma tyle, co tamto na drugim prawie. Stworzymy to. Ha! To i ubiorę. Z moich dzisiejszych dzieł. I od razu ulepszę. Nie, nie mam ku tego żelaza. Okej. Okay. Zrobimy cały zestaw, może taki. Tym razem obejdzie się bez plam, prawda? Fajnie. Teraz jeszcze na pas będę musiał potrzebować 2 takie runy. Zobaczmy tylko, gdzie jest ta trzecia platforma. Tutaj. Czyli musimy się cofnąć? Musimy się cofnąć chyba na drugą stronę jeziora. Krasnoludy przetrwały dzięki tobie. Nie mylisz się, bracie. Odyn wyrżnąłby krasnoludy ze Svartalfheimu. Tam jest dym. Skoro on nie mógłby ich wykorzystywać, to inni też. Ciekawe, czy ten złoty działa. Zaraz się dowiemy, ale najpierw zbierzmy ten parujący skarb.
Czujesz ten dym? To kolejna platforma. Czuję. Mówisz o swoich czynach ze wstydem. Żałujesz, że ocaliłeś ich przed Odynem? Ja nie. O, i od razu w akcji widzimy pierwszą z umiejętności, którą kupiłem przed chwilą. Pięknie. Podobają mi się. Krasnoludy nie były uwięzione tak jak Lingbak. Nie mogły odejść? Co dalej? Nowo wybudowane kuźnie zatruły ziemię z Svartalfheimu. Nie mogły jej uprawiać, więc musiały kupować żywność od Asgardu. Gdyby przestały pracować, pozbawiłyby się jedzenia. O, sprytne i okropne. No, zrobił takie obozy pracy dla nich, można by powiedzieć. Svartalfheimskie obozy pracy. O, ale to coś może skoczyć tak na plecy. Jest i złota skrzynia. Co tutaj w niej znajdziemy? Wow, nasiono Muspelheimu. Myślisz, że prowadzi do tej areny, na której już kiedyś byliśmy? Skąd taka myśl? Tak mi się przypomniało. Próby Surtra były całkiem fajne. To był trening. Źle się bawiłeś? No, mniejsza z tym. Poszukajmy reszty nasiona i sprawdźmy, dokąd może nas zabrać. Musimy obrócić żurawia tak, żeby przedostać się na następną stronę. Dokładnie tam. Świetnie, teraz się przedostaniemy. Atak z prawej strony! Dobra, tutaj mamy odblokowany skrót. Możemy dojście zrobić sobie do kolejnej skrzynki. Jeszcze raz. Dobra. Mamy skrzynkę. Tu mogę coś zrzucić. Pewnie na dół potem będę miał jakieś odłamki. Coś na pewno tam będzie. Jak zejdziemy na dół, to zaraz to zbiorę. Co to wysadziłem? Chyba to potwory, właśnie. Jest i ten, głupek. O! W ostatniej chwili, tak. Właśnie w ostatniej chwili trzeba robić te uniki. Co chwila posyła w świat kolejne pełzacze. O, wie, że zaraz zginie! Padnijmy w szał i rozwalamy tego Bergsa. Mocne jest, cały szał zużyłem. Zebrałem mu dopiero połowę życia. Jest, mogę go wykończyć pięściami. Nie, ostrze chaosu jednak wyjął. Ty jaszczurko, padnij. Strzępy bestii. I wyłączmy ostatni piec. Wszystkim.
można nazwać tak skromne zadanie wszystkim. To zaledwie kropla w morzu asgardzkiej okupacji. Musisz żyć z tym, co zrobiłeś, ale nie pozwól, by to cię złamało. O, a to dlaczego? Powierzono ci niewykonalne zadanie. Nie obwiniaj się za to, że mu nie podołałeś. Krasnoludy zapewne myślą inaczej. To niczego nie zmienia. Nie, ale to dobry początek. Kratos zaczął coraz więcej mówić. Brok albo Sindri mogliby zrobić dobry użytek z tego naszego żużlu ze Svartalfheimu. No właśnie, mam zamiar do niego wrócić i wytworzyć sobie jeszcze ten pas. I wtedy polecimy już z fabułą. Odkąd wyłączyliśmy platformy, powietrze wydaje się czystsze. No, teraz mogę odetchnąć pełną piersią. Patrzcie, ryby wracają! O, nie inaczej. Fajnie. Zaraz pójdę łowić ryby 5 dni, tak jak to się śmiał z Kratosa jego syn w jednym z poprzednich odcinków. Tyle, że on chciał łowić ryby w rzece. Sindri, zrób nam ten pas i lecimy z tematem. Szukamy Durlinga, tego twojego przyjaciela z rodziny. W sam raz mamy akurat dwie rudy na stworzenie i mamy cały zestawik. O, jak to ulepszy, będę miał 23 obrony, ale ja nie chcę iść na razie w obronę. Wolałbym ulepszyć coś, co da mi dużo ataku. Tutaj siła, 23 siły. Tak. Robimy to. Ha! To chyba najlepsze z moich dzisiejszych dzieł. Krasnoludzka stal, już tu nic więcej nie ulepszę. Tu też nie, tu kute żelazo, a na biodra kute żelazo. Dobra. Na razie! Platformy wszystkie, Mimira wyłączone. Tu mogę za każdym razem coś podnosić? Dziękuję. Jest kute żelazo, dobra. Wszystkie platformy Mira wyłączone, jak już przed chwilą powiedziałem. No i w kolejnym odcinku polecimy sobie tutaj robić już zadanie fabularne. A więc jak chcę zobaczyć kolejną część fabuły, to zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Do zobaczenia, cześć!